Rozważ takie wyrażenie. Weź iloczyn liczby minus 4 i x, następnie dodaj 9. Zapiszmy to od razu. Iloczyn liczby minus 4 i x. Iloczyn to inaczej mnożenie. Zatem mamy iloczyn minus 4 i x, czyli to jest minus 4 razy x. Następnie dodajemy 9, plus 9. Tak naprawdę to wyrażenie możemy zapisać w ten sposób. Możemy pominąć tą kropkę. To jest minus 4x, dodać 9. Wybierz pasującą odpowiedź do następującego zdania. Suma 4 i iloczyn minus 9 i tamtego wyrażenia. To było nasze pierwsze wyrażenie. Teraz zapiszmy to drugie wyrażenie. Mamy sumę 4, mamy 4, dodać iloczyn minus 9, czyli mamy minus 9, iloczyn to mnożenie tamtego wyrażenia, czyli razy to wyrażenie. Zapiszę minus 4x, dodać 9. Mamy wybrać pasującą odpowiedź. Czy któraś z tych odpowiedzi wygląda podobnie do tego, co napisałam tutaj na zielono? Na pierwszy rzut oka nie. Zatem spróbujmy przekształcić to wyrażenie. 4 przepiszę. I teraz mogę pozbyć się tego nawiasu, tego zewnętrznego nawiasu. Plus i minus dadzą nam w tym wypadku minus. Zatem to jest minus 9. Mnożenie można, kropeczkę mnożenia można pominąć i to będzie minus 4x, dodać 9. Czy któreś wyrażenie wygląda podobnie? To na pewno jest złe. Zobaczcie, tutaj przez nawias mnożone jest 4. My nawias mnożymy przez 9, więc to jest na pewno źle. To jest źle. Na czerwono przekreślmy. Źle. Tutaj mamy dziewiątkę. 9 razy minus 4x plus 9 to by się zgadzało. I na koniec jest dodawane 4. Ale w tym miejscu nie zgadzają się znaki. Tu mamy minus 9 razy nawias, a tutaj jest po prostu 9. Także też to nie pasuje. Idziemy dalej. Tutaj taki sam przypadek jak w pierwszym. Przez nawias mnożymy czwórkę, a my przez nawias mnożymy liczbę 9. Zatem nie pasuje. D. Minus 9 razy minus 4x plus 9, czyli tu się zgadza. Dodać 4. Faktycznie tak można to wyrażenie zapisać. Można odwrócić kolejność. Tak naprawdę zmienić kolejność tych składników. Przepisałam ten drugi składnik. To jest minus 9 razy minus 4x plus 9 i teraz przepisuję czwórkę. Mamy sumę. To jest pierwszy składnik sumy, drugi składnik sumy. Czyli ta odpowiedź będzie prawidłowa.